40 lat minęło jak jeden dzień i nie mówię tutaj tylko o sobie, a o Seacie Ibiza, bo właśnie tyle skończył ten model. I właśnie z tej okazji hiszpański producent przygotował jego specjalną wersję, na której test serdecznie zapraszam. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. No jak już zacząłem śpiewająco, to może kontynuuję i powiem, że dziwny jest ten świat, w którym Ibiza ma już 40 lat. I nadal jest to mniej niż mam ja. A jeszcze do tego specjalną wersję Anniversary Edition, Anniversary Limited Edition podobno jako pierwszy dostaje jakiś AutoMotoVlog. No ale skoro już dostał, to bierzmy się do roboty, chociaż jeszcze słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim dziś Car Vertical, który dla moich widzów przygotował aż 30% rabatu na pobranie raportu dotyczącego używanego samochodu, którym możecie być zainteresowani. No i jeśli tym samochodem miała być na przykład taka Ibiza, to patrzcie, co prawda zgadza się stan licznika kilometrów, zgadza się też status prawny, samochód nie był złomowany, no ale patrzcie, tu coś jest z przeznaczeniem, aha, wypożyczalnia. Także od razu zapala się czerwona lampka. Natomiast sprawdzamy dalej, bo coś było z uszkodzeniami, patrzymy zdjęcia. Po pierwsze, ten fotel wygląda tak sobie, może to właśnie ta wypożyczalnia, prawa strona jeszcze ok, ale już widzimy, że było boom, progi pewnie naruszone, także to czerwone światło no rozbłysło bardzo mocno. Co tu jeszcze zobaczymy? Potwierdzimy sobie specyfikację i dodatkowo prześledzimy oś czasu, widzimy, że w 2016 roku była Hiszpania, w 2022 Niemcy, w 2023 Polska, uszkodzenie w Polsce i tak dalej, także tutaj ta historia jest naprawdę bogata. Zatem przypominam jeszcze raz, aby uważać z każdej możliwej strony i że z moim kodem AutoMoto taki raport pobierzecie sobie aż 30% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. To co, zaczniemy chyba od tego, czym jest ta specjalna edycja na 40-lecie, co tutaj dodatkowo dostajemy i czym Seat chciałby ją odróżnić. Zobaczcie. A jest to przede wszystkim nadwozie w kolorze szary grafen, cokolwiek to oznacza, uzupełnione 18-calowymi felgami aluminiowymi Cosmo Grey. Dodatkowo znajdziemy tu takie akcenty, jak laserowo wycinane logo Anniversary Limited Edition, a także element, który ja bardzo polubiłem, czyli fantastyczne kubełkowe fotele. Do tego nowe, matowe wykończenie drzwi i konsoli w kolorze ciemnego aluminium. I dodam może od razu, bo pewnie część z Was będzie się nad tym zastanawiać, czy coś innego znajdziemy tutaj pod maską, może coś mocniejszego. No to odpowiadam od razu, że nie. A co w ogóle tutaj się pod maską znalazło? Zaglądamy. I znajdujemy tu benzynowy, czterocylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1.5. Dysponuje on mocą 150 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 250 Nm. Samochód w takiej specyfikacji rozpędzi się maksymalnie do 216 km/h, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 8,1 sekundy. Ok, no to podstawy już mamy i teraz tak, Seat Ibiza to autko oczywiście segmentu B, niedużych aut miejskich. Kiedyś to było coś małe, ciasne, ale własne. No ale zobaczcie na to. Na początek bagażnik. I mamy tutaj 355 litrów pojemności. Może to nie brzmi jakoś dumnie, no ale cały czas pamiętajmy, nieduży samochodzik do miasta. Ja uważam, że bagażnik, jak na ten samochód, jak na tę klasę, jest całkiem spoko. Ale zobaczcie na to. Przypominam, że przy moich 182 cm wzrostu, gdy wsiądę sobie do tyłu, to ja się tutaj zmieściłem. Nie jest mi oczywiście jakoś super wygodnie, ale nie walę kolanami w fotel kierowcy. Dam radę zmieścić stopy. Nie uderzam tutaj głową w dach, mimo że jego część jest szklana, a wiadomo, że to często powoduje, że chociażby ta moja czapka ma kontakt z sufitem. Nie będziecie mieć natomiast kontaktu z nawiewami i portami USB, bo takich z tyłu nie ma. Jest za to całkiem duży tunel przed kanapą. Wrócił z wakacji nasz 192 cm Grzegorz. Zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens sadzać go tam z tyłu. No i patrzcie, on się tutaj zmieścił. Oczywiście nie jest mu jakoś super wygodnie, ale sam powiedział, że jakby musiał, to dałby radę tutaj jechać. Co więcej, nad głową też mu wystarczy miejsca. No i jak? Powiedzcie, czy ktoś z Was, patrząc na Ibizę z zewnątrz, powiedziałby, że Grzesiek się tutaj zmieści? Ja na pewno nie i powiem szczerze, że mnie to bardzo, bardzo mocno zaskoczyło, zresztą jego też. I tutaj widać tą jedną z głównych zmian, jak zmieniły się właśnie samochody nawet takiego niedużego miejskiego segmentu, no Grzesiek się z tyłu mieści. Wow. Oczywiście, żeby nie było, to nie jest samochód dla dwumetrowców, którzy chcą jeździć z tyłu. No ale jakby musiał, to by pojechał, a wiele samochodów dużo większych, no by się nie nadawało. Także taka ciekawostka. No ale dobra, nikt nie kupuje chyba Seata Ibizy, żeby wozić 192 cm Grześka z tyłu. A po co kupuje się Seata Ibizę, szczególnie w najmocniejszej wersji? W takiej, która ma 8 sekund do setki. Kupuje się, dziwnie to pewnie zabrzmi, ale dla wrażeń z jazdy. Przynajmniej tak by było w moim przypadku. No i czy ten samochód takie wymagania, czy takie oczekiwania jest w stanie spełnić? Nie ma tu oczywiście napędu na 4 koła, nie wiem, nie ma napędu na tył. Nie będę też robił ze 150-konnego samochodu jakiegoś sportowego hot hatcha, bo nie o to tu chodzi. I od razu powiem, dlaczego to zdecydowanie nie jest samochód, ta wersja, dla wszystkich. A wręcz powiedziałbym, że dla mocno konkretnej grupy. I wbrew pozorom to nawet nie jest cena, do której przejdę, chociaż to też jest oczywiście czynnik, i nawet nie wielkość, ale to, jak ten samochód jest sztywny czy twardy, jego zawieszenie. Przejeżdżanie przez progi zwalniające, jakiekolwiek dziury, już nie mówię o jakimś wjeździe na krawężnik, bo to robimy wolno, ale każda tego typu rzecz, to ją słychać i czuć. Nie mówię oczywiście o zapachu, ale o waszych plecach i tam czymś jeszcze. Ta sztywność to jest zdecydowanie coś, co po wejściu do tego samochodu, po przejechaniu się nawet w koło salonu, ucina, cicho, chyba nie muszę mówić, 31, to nie jest chyba 30, tylko pewnie 50, nieważne. Są systemy, te nasze ukochane, te nowe. Nie będę tego rozwijał, wszędzie już są. Wracając, 10 osób przejeżdża w koło salonu i jestem przekonany, że kwestia zawieszenia obcina tę grupę zainteresowaną minimum o pół. I jeśli macie coś z tego testu wynieść, to zapamiętajcie, taki Seat na tych 18-calowych kołach to jest auto bardzo twarde, to jest auto dla osób, które coś takiego lubią. Ja to uwielbiam. Mnie się tym samochodem jeździ przefantastycznie, bo wchodzenie w zakręty, super. Nie ma tutaj jakichś ogromnych przechyłów, mimo tego, że to jest autko do miasta. Jeśli ja w ten samochód bym się zmieścił, na przykład maksymalnie jeździlibyśmy w 3 osoby, dałbym radę z bagażnikiem, podwoziłbym, nie wiem, dziecko do przedszkola. To bym je zawiózł, niech się tam pobawi, a ja jadąc do pracy mam zabawkę dla siebie. I to jest cały sens właściwego podejścia do tej wersji Seata Ibizy. Musisz lubić takie samochody, chcieć sztywnego, twardego zawieszenia, które da ci po prostu radochę na zakrętach, czy po prostu podczas jazdy. Bo ja samochody tak traktuję. Nie tylko jako coś praktycznego, żeby się tu walizki zmieściły i tak dalej. Ja mówię osobiście. Uwielbiam jeździć samochodem, uwielbiam go prowadzić i czegoś takiego oczekuję. I to jest zdecydowanie mniejsza grupa niż ta, która po prostu chce samochód. Chce, żeby on był ekonomiczny, niedużo palił, jak największy bagażnik i komfort. No to tutaj z tym komfortem nie do końca. Dodam, że mamy tu tryby jazdy, ale nawet wybranie opcji indywidual i ustawienie zawieszenia na komfort nie powoduje, że ten samochód stanie się dużo bardziej miękki. Dobra, jak już jesteśmy przy jeździe, to kontynuujmy. Spalanie. No i ja tym samochodem w Warszawie spalam coś koło 7 litrów, ale podkreślę, ja nie jeżdżę jakoś wolno, ślamazarnie, lubię się tym pobawić. Pewnie da się mniej, pewnie da się więcej. Natomiast gdzieś tam pod Warszawą, pod miastem udało mi się spalić w granicy 5 litrów, może troszkę mniej. Wyskoczenie na autostradę czy ekspresówkę to już wartości 6-7, tak bym to określił, tylko też podkreślę, bo ważne, żebyście takie rzeczy wiedzieli. Ja ten samochód sprawdzałem sam, nie było drugiej, trzeciej osoby, nie było żadnych walizek, jedna osoba i tego typu spalanie mi tutaj wyszło. Co mi jeszcze wyszło? Ano to, że chciałbym, żeby ten samochód gdzieś tam przy 130 był trochę lepiej wyciszony, no ale z drugiej strony autko segmentu B, więc może nie powinienem tego oczekiwać. Jest też trzecia strona, czyli cena i może wtedy już powinienem tego oczekiwać. Do tego zaraz przejdziemy. Bo zanim się w stronę tych finansów udamy, to jeszcze czeka nas wnętrze, także wskakujemy. Nie będę Wam opowiadał, że to jest piękne wnętrze, super wykonane, świetne materiały i tak dalej. Znowu powiem chyba po raz 50. Trzeba cały czas mieć świadomość tej klasy B, tego autka miejskiego. No muszą się te samochody w końcu czymś od siebie różnić. Jeśli samochód klasy B byłby wykonany tak jak, nie wiem, auto klasy D, no to coś by było nie tak, chociaż cenowo to już pewnie niedługo się zrównają. Na ten moment nic mi tu nie skrzypi. Próg. Nie słychać, no ale z drugiej strony trochę dziwnie by było, jakby było słychać w samochodzie, który ma przejechane, nie wiem, z 900 km. Natomiast jak już ktoś musi tego dotykać, to to jest całkiem miękkie. To nawet fajnie wygląda. Chociaż ta część, ja to też zawsze mówię w przypadku aut z tego koncernu, to trochę wygląda jak w samochodach sprzed 20 lat, ale to jest oczywiście plus. Manualne sterowanie klimatyzacją, manualne, czyli pokrętła, przyciski, nic nie jest dotykowo. A wiemy, jak ten koncern uwielbia dotykowe rzeczy. Mówię o wszystkich tych kilku markach, a tu nie. Najprostsza rzecz, jaka może być, więc super. Natomiast najważniejsza, znaczy może to nie jest najważniejsza rzecz, ale coś, co mnie tutaj zaskoczyło niesamowicie na plus. Chociaż podkreślę, ja nie mam oczywiście tych samochodów na jakoś bardzo długo, więc może nie powinienem wypowiadać się tak definitywnie, ale z drugiej strony mam je wszystkie na praktycznie tyle samo. I bardzo często było tak, że Android Auto, które jest bezprzewodowe tutaj, także super, ale mi się rozłączało, wieszało, potrafił się zawiesić ekran, nie mogłem nic dotknąć. No to ta stabilność była tragiczna. A tutaj przez cały tydzień z tym Android Auto nie wydarzyło się totalnie nic. Sparowało się raz i działa za każdym razem. Czemu to jest ważne? Dla mnie. Ja nawet jak jadę, nie wiem, 5 km po Warszawie, to i tak zawsze chcę, żeby ten telefon mi się sparował, żebym miał włączoną mapę. Nie chodzi o to, żebym wiedział, jak dojechać, bo wiem, gdzie jadę, tylko na przykład, czy nie ma korka, czy nie było jakiegoś wypadku, jakaś droga zamknięta, jakiś remont i tak dalej. Mam takie przyzwyczajenie, dlatego dla mnie Android Auto jest ważny i wiem, że dla wielu z Was też, dlatego tyle o tym mówię. To tutaj jestem zszokowany. Z Samsungiem ani razu nie stało się nic z połączeniem. Wow. Oby to szło w tym kierunku, oby tak już było. Natomiast jak już to mi się tak bardzo podobało, to co tutaj podobało mi się najmniej? I to znowu dla pewnej części osób będzie pewnie kompletnie nieważne, ale dla drugiej będzie. Zobaczcie. Mechaniczny, ręczny. Na zimę, do zabawy, na śniegu, którego u nas już nie ma, fajnie. Tylko co to znaczy? Nie ma tu auto hold. No i jakbym nie lubił tego samochodu, to tego nie da się bronić. Zresztą po co mam to bronić? To mi przeszkadza. Samochód miejski. 7-biegowe, fajne DSG, które oczywiście ma zwłokę. Nie będę tego rozwijał, bo wiecie, o co chodzi. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Chociaż nie wiem, czy do końca można. No ale dobra, jest DSG, które jak już tę zwłokę pominiemy, to jest świetną skrzynią. Szybko, super zmienia biegi, płynnie i tak dalej. Ale po to masz miejski samochód i automat, żeby Ci w mieście było wygodnie. No jak ma być wygodnie bez autohold? Kiedy ciągle stoisz, światła, korki i tak dalej. No ale tego tutaj nie ma, także pamiętajcie. Z kolei wracając do rzeczy, które mi się podobają, no to zegary. Jak to, znowu powiem, w tej całej grupie, tu jest tyle ustawień, że można sobie to, każdy będzie mógł sobie dostosować tak, żeby mu odpowiadało, ale najfajniejszą rzeczą, taki suchar, to jest marka Seat. No ale jakby mógł tę nazwę przeczytać ktoś z Anglii? Sorry, to było czerstwe, ale właśnie fotele w tej wersji, wow. Chociaż one znowu, tak jak cały ten samochód, zdecydowanie nie są dla wszystkich. Fotel kubełkowy. Nie mam tutaj regulowanego zagłówka, nie każdy się tu dopasuje i bardzo mocne trzymanie boczne. No ale znowu, jak to lubisz, a ja to lubię, to to jest totalny sztos. Zakręty. Nie przesiadam się tutaj na fotel pasażera. Mocne trzymanie boczne, tak jak powiedziałem, bo to jest chyba najważniejsze. Ten fotel jest mocno wyprofilowany, to nie przypasuje każdemu. Dla tych, którzy tego oczekują, no to jest bajka. Także z wnętrza to chyba tyle, chociaż może jeszcze jedna rzecz. Mam tutaj Audio Beats. Ono kosztuje coś koło 2500 zł, tak mi się wydaje. Czy ja bym za nie dopłacił? Tak, ale dopłaciłbym nie dlatego, że jest tak świetne, tylko dopłaciłbym, żeby było lepsze niż fabryczne. Czy ono gra super? No to raczej nie. Chociaż żeby być szczery, myślę, że dla zdecydowanej większości użytkowników, nie świrów pod tym względem, będzie dobrze. No ale dobra, czy dobrze będzie też przy biurku sprzedawcy? Jak powiecie mu, dobra panie, weź to policz, no to sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny cennik Ibizy z roku modelowego 25 otwiera kwota 71 tysięcy złotych za 1.0 MPI z manualną 5-biegową skrzynią biegów. Podstawowe TSI to koszt przynajmniej 82 tysiące złotych, a wersja 115-konna już z automatem to minimum 93 tysiące złotych. Prezentowane dziś 1.5 występujące tylko z 7-biegowym automatem to minimum 109 900 zł za wersję FR, a nasza dzisiejsza specjalna wersja Anniversary to minimum 114 700 zł, natomiast ten konkretny model z wyposażeniem, jakie tutaj widzicie, to koszt 134 950 zł. No i teraz to, co mnie się kolejny raz rzuca w oczy, czy nie wiem w co tam jeszcze, podczas sprawdzania cennika tego typu samochodów. Bo żeby było jasne, to nie dotyczy tylko Seata Ibiza. Generalnie klasy B. To te samochody kosztują praktycznie tyle samo, co kompakty. Jest trochę taniej, ale da się znaleźć jakieś crossovery, dużo kompaktów, które jak sobie nawet wyposażycie podobnie, to będą kosztowały podobne pieniądze. I co to mniej więcej oznacza? Ano tyle, że tak jak kiedyś, taki samochód był mały, ciasny, ale własny i niedrogi i dlatego się go wybierało. I trzeba było się w niego zmieścić. To dziś możesz sobie kupić większe auto, jakiś kompakt, mieć więcej miejsca. Więc można zadać pytanie, po co w ogóle wybierać samochód mniejszy? Znowu się powtórzę. Samochody kiedyś sprzedawałem i przychodziły osoby, które specjalnie chciały samochód mniejszy, bo są same albo w dwie osoby i się tu zmieszczą, bo to będzie teoretycznie mniej palić, bo tym łatwiej zaparkować. Mają jakieś ciasne miejsce gdzieś w bloku, tak jak bardzo wiele osób dzisiaj, więc po co się męczyć, po co im większy samochód? I mam wrażenie, że dzisiaj w ten sposób wybiera się autko segmentu B. To nie są samochody o połowę tańsze od tych większych, tak jak kiedyś, chociażby przez jakość, przez wyposażenie. Ile tu jest rzeczy. Także model sam w sobie zdecydowanie dla specyficznego klienta w tej wersji, przy tej sztywności. Jeszcze bardziej, czy ten samochód mi się podobał? Może tak podsumowując. Zdecydowanie tak. Ja takie samochody bardzo lubię, uwielbiam nimi jeździć, uwielbiam je po prostu prowadzić. Bo to, szczególnie w takiej wersji, jest tutaj chyba najważniejsze. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych cenach samochodów w klasie B, często zrównanej z klasą C. No i o tej pociesznej wysepce. Czy macie jakiś sentyment do Ibizy? Czy tą nową byście kupili? Czekam jak zawsze w komentarzach i też jak zawsze poproszę. Jak macie chwilę, ocencie ten materiał, to jest dla Was chwila, a dla mnie coś bardzo ważnego. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!